Siema, witam wszystkich na kanale z tej strony Maku. Dzisiaj rozwiążę całkę, którą tutaj zapisałem. No dobra, co my tu mamy? Patrzymy. Mamy do rozwiązania całkę. No dobra, bierzemy się do roboty. Czyli tak, w liczniku mamy wielomian, w mianowniku mamy wielomian. No, chciałoby się coś podstawić, ale za bardzo się nie da. Nie, takie podstawienie t równa się x do czwartej za wiele nam nie da. W zasadzie nic nam nie da tak naprawdę. No, można się rozpłakać, ale też można to obliczyć. W jaki sposób? No, można ten ułamek rozbić na sumę ułamków. No i tak też zrobię. No i dobra, pierwsze co trzeba zrobić, czyli tak, zapiszę ten ułamek, który chcielibyśmy rozbić na sumę ułamków, tak żeby łatwiej, tak żebyśmy otrzymali w rezultacie sumę całek, którą będzie łatwo obliczyć. No i tak, pierwsze co trzeba znaleźć, miejsce zerowe mianownika, czyli tej funkcji x do czwartej plus x do kwadratu, no to się równa 0. Kiedy to się równa 0, x kwadrat wyłączam przed nawias oczywiście, czyli tak, to zostaje x kwadrat plus 1. No i tak, to nigdy nie będzie zerem dla liczb rzeczywistych, a to będzie zerem dla x równego 0. Dobra, mamy to, czyli w takim razie mogę zapisać, że ten ułamek można zapisać w postaci sumy takich ułamków, czyli a przez x kwadrat dodać b przez x dodać c razy x plus d. No a tutaj mam x kwadrat plus 1. No i to wygląda w taki sposób, że w liczniku tutaj mam pochodną, znaczy mam wielomian stopnia o 1 mniejszy niż to, co jest w mianowniku, a tutaj mam tylko stałą, dlatego że jest to pierwiastek, który występuje bez stałej żadnej tutaj. No i tutaj znowu się powtarza, dlatego, bo to jest pierwiastek drugiego stopnia. No i dobra, jeżeli mamy to zapisane, to trzeba to obliczyć, czyli można wymnożyć przez x do czwartej plus x kwadrat. Oczywiście x musi być różne od 0. Takie jest założenie. No i dobra, można w takim razie napisać, że 6x do trzeciej plus 4x plus 1 to ma się równać. No i tu będzie tak, x kwadrat, czyli tu będzie x kwadrat plus 1 razy a. Dodać x razy x kwadrat plus 1 razy b. No i plus x kwadrat c razy x plus d. Dobra, mamy to w takim razie. Trzeba to uprościć. No i dobra, najpierw to uproszczę i później powiem, co należy zrobić. Czyli tak, ax kwadrat plus a plus bx do trzeciej plus bx plus cx do trzeciej plus dx kwadrat. No i trzeba przyporządkować te współczynniki, tak żebyśmy mogli porównać te współczynniki stojące po obu stronach równania.
odpowiadającym sobie zmiennym przy potęgach. Czyli tak, x do trzeciej najpierw zapiszę i tu mamy tak, c plus b to plus x kwadrat, tu mamy tak, a plus d plus x, właściwie tylko bx będzie, no i plus stałe, czyli a, ma no, w sumie tylko a. Dobra, wydaje mi się, że to dobrze obliczyłem. No czyli co, kolejny krok, porównujemy te współczynniki stające przy odpowiadających sobie potęgach, czyli to z tym, to z zerem, tak właściwie to z tym i to z tym. No dobra, trzeba to zapisać, czyli tak, 6 to się równa c plus b. Zero to się równa, tu jest x do trzeciej. Znaczy, założenie polega na tym, kiedy te wielomiany są równe, no kiedy współczynniki będą przy odpowiadających sobie potęgach równe. Takie jest założenie. Stąd wypisuję teraz te zależności. No i dobra, lecimy. A plus d. 4 to się równa b. No i 1 to się równa a. Dobra, tu mam już obliczone dwie stałe, czyli mogę napisać, że to się równa 1 plus d, czyli z tego wynika, że d to się równa minus 1, a tutaj to się równa c plus 4, czyli z tego wynika, że c to się równa 2. No i dobra, mam te współczynniki, czyli w takim razie mogę zapisać, jak będzie wyglądał ten początkowy wielomiar, ten ułamek początkowy, czyli tak, 6x do trzeciej plus 4x plus 1 podzielić przez x kwadrat, x do czwartej plus x kwadrat. No i to mogę rozpisać jako sumę tych ułamków. No i podstawiam te stałe, czyli mam tak, 1 przez x kwadrat plus, tu mam tak, 4 przez x, no i dodać jeszcze cx plus d, czyli 2x plus minus d, czyli minus 1, podzielić przez x kwadrat plus 1. Dobra, wydaje się, że dobrze to policzyłem. Okej, dobra. No i teraz jakie było zadanie? Zadanie było obliczyć całkę, czyli mogę to scałkować obustronnie. Dx, no i tu całkuję. No i teraz wpisuję jako sumę całek. Czyli 1 przez x kwadrat dx plus całka z 4 przez x dx, no i plus jeszcze całka z 2x minus 1 przez x kwadrat plus 1 dx. No i dobra, obliczam to w takim razie, to się równa. Czyli tak, ile ta całka się równa? No, to proste zadanie, trywialne. Będzie tak, minus x do minus pierwszej plus jakaś stała. No, tej stałej na razie nie będę pisał tak naprawdę. No tak, no to jest dość proste. Pochodna tej funkcji to się równa 1 przez x kwadrat. No i lecimy dalej. Całka 4 przez x dx, no to znowu to będzie 4 logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x plus ta całka, czyli znowu to rozpiszę jako
sumy całek, czyli 2x przez x kwadrat plus 1 dx odjąć dx przez x kwadrat plus 1. No i dobra, trzeba to znowu rozpisać. Okej, dobra. Co my tu mamy? Zapiszę na bok gdzieś tę całkę. Całkę 2x x kwadrat plus 1 dx. Tu chyba podstawienie będę musiał wykonać z tego, co patrzę. Dobra, podstawię. Niech będzie. Czyli tak, t to się równa x kwadrat plus 1, czyli dt to się równa 2x dx, czyli to się równa tak. No to dwójkę niepotrzebnie wyrzucałem przed całkę, bo im będzie to potrzebne. I to jest nasze dt, czyli dt podzielić przez t to się równa. No i dobra. I tu będzie tak. No ile to wynosi ta całka? To jest logarytm naturalny z t. A to się równa logarytm naturalny z x kwadrat plus 1 z wartości bezwzględnej. No i dobra, mam to policzone. Plus logarytm naturalny z x kwadrat plus 1. No i odjąć jeszcze ta całka ostatnia. No ta całka zgodnie z definicją to jest arcus tangens x, czyli to zapisuję. Arcus tangens z x plus, plus jakaś stała, niech będzie f, bo d używaliśmy wcześniej. No ale to w sumie nie jest to równanie, ale niech będzie. No i dobra. Czyli nasza całka wynosi tyle. Myślę, że dobrze to zadanie obliczyłem. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzu. No i dobra, dziękuję za uwagę. Na razie.